Sakiewicza, bez Sakiewicza, Jacek Sobola, witam Państwa. Wojtek Mucha, Gazeta Polska codziennie. Piotr Senka, do rzeczy. Tak. Znany Zadymiarz obok Ciebie siedzi, nie wiem czy wiesz o tym. W zeszłym roku, jak było Euro, powiem, że miałem bił Rosjan. Też zadymiarskie epizody. W końcu to mnie wyciągano z okupowanego budynku KWPZPF w 90. roku. A nie, to kiedy to było, Piotrze? No, ale to się nie przedawnia, przepraszam, no. Coś chciałeś sprostować? Nie. Czy? Jakby mamy... Ja wiem, ty utrzymujesz do dzisiaj, że w obronie własnej to było. W obronie własnej. Mamy to na filmie. Bardzo się cieszę. W razie czego poproszę o udostępnienie. 4 dni minęły, ja nie jestem w stanie się otrząsnąć z tego szoku i nie mogę sobie poradzić psychicznie z tym, co spotkało pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Taki fajny minister. On tak naprawdę zręcznie straszył. Idziemy po was, mówił. To państwo będzie miało monopol na przemoc i tak dalej. No i kicha. Polega na tym, że oczywiście ambasada nie była otoczona płotkami. Oczywiście teraz Platforma mówi, że co my tu dyskutujemy o płotkach, niech się prawica uderzy w piersi, że towarzyszyła demonstracji niepodległości margines ludzi, którzy przyszli na to, żeby się bić. No i muszę powiedzieć, że coś tam było. To znaczy rzeczywiście demonstranci w tych chusteczkach, w kominiarkach szukali od samego początku jakiejś okazji do rozruby, bo przecież ani ten skłod nie jest jakimś miejscem, które jednak komuś zagraża. To są jakieś stare porachunki pomiędzy anarchistami a jakimiś kibico, nie wiem, prawicowcami. Ja pytam o to, czy to jest świadomy zabieg, waszym zdaniem? Czy to była... na pewno Platformie, tak. A tworzenie alternatywy my albo chaos, czyli interes, skojarzenie prawicy z płonącą budką jest bardzo na rękę. To jest dokładnie to, co było w kampanii wyborczej 2011 roku. Pamiętacie tą właśnie kibice, dżentelmen krzyczący ja was nienawidzę pod krzyżem, potem się okazało, że to jakiś dobry znajomy palikota, ale to działa. No. Wojtku, byłeś, widziałeś, jakie wrażenie? Ja byłem w Krakowie, więc ja widziałem, co działo się w Krakowie. To ja byłem, co działo, widziałem. Co działo się w Krakowie, ale... Zły to. Prawdą jest, że przeszło w Marszu Niepodległości 100 tysięcy ludzi. Prawdą jest, że w kolumnie marszowej nie dochodziło do żadnych incydentów. Prawdą jest, że gdyby była ochroniona ambasada rosyjska, nic by się nie stało, budka by nie spłonęła, no bo nie należy chronić ambasady tylko od frontu. Prawdą jest, że gdyby pani prezydent nie postanowiła na 2 dni przed Marszem Niepodległości oddać nowo odrestaurowanej tęczy, tęcza by nie spłonęła, bo nikt by nawet na nią nie spojrzał. Więc tutaj należy się zastanowić, komu rzeczywiście te incydenty były na rękę. Prawdą jest też, że lewicowi ekstremiści z koktajlami Mołotowa czekali na dachu skłotu i oni tam też nie wzięli się przecież z powietrza. Dobrze, no, ale z czymś innym jednak. To nie było tak, że lewicowi demonstranci wyszli na Marszałkowską i obrzucali tymi koktajlami przechodzący tłum, tylko że zadymiarze poszli pod skłot i zaczęli niego walić. Oni wtedy wyszli ze skłotu, poszli na stację znowu, napełnili butelki i wrócili, prawda? Ten skłot jest swego rodzaju twierdzą, która, no, w której młodzi lewicowcy się z tymi butelkami przechodzili. Tak, przechodzili z stragarzami, oczywiście. Ja wiem, ale jednak, inną rzeczą jest, czy w mieście, zostali zaatakowani, czy w mieście powinny być takie miejsca jak ten skłod. Tak, gdzie... ale jednak tego dnia to oni zostali zaatakowani. Zostali zaatakowani, ale też nie... Nie, to jest twierdza. Nie zostali bierni. To jest twierdza, oczywiście, która... w której lewicowcy nakręcają się i potem używają argumentów, że tu w tym skłocie były kobiety z dziećmi, no to kto te kobiety z dziećmi? Dobrze, ale mamy włączoną medialną taką płytę, prawda, że walka z faszyzmem, prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński. Mądrość etapu jest teraz całkiem inna, bo okazuje się, że nie udało się jednak Kaczyńskiemu przypiąć łatki odpowiedzialności i ostatnie wypowiedzi... No jak się nie udało, jak sam pana prezydenta Bronisława Komorowskiego
ostatnie wypowiedzi płynące z KPRM-u są takie, że to w sumie nic takiego się nie stało, nawet minister Kiewicz mówi, że to tam tęcza do tego, że ambasada w sumie nieładnie, no ale że przecież w Anglii i we Francji to się dzieją rzeczy jeszcze gorsze. Chwilkę. A Radosław Sikorski mówi, nie, z brunatnymi faszystami nie ma w ogóle o czym dyskutować. Czyli co, jest rozdźwięk taki, że oni sami już nie wiedzą. Nie nadążają na tym media, za tym media głównego nurtu, które oczywiście starają się tego biednego prezesa, który w tym czasie był w Krakowie, ubrać w te wglany i zgolić mu głowę. To się nie udaje i to się nie udało i Platforma w tym momencie jest no, w dużym kłopocie, bo chcieli zrobić Kaczyńskiego przywódcą marszu, nie udało im się. Słuchajcie, ludzie na pewno tak to odbierają. Ludzie, do których to jest adresowany ten przekaz, tak? Nie, no przepraszam. No, tak to nie zasują? Nie zakładajmy, że wszyscy są idiotami, nie wiedzą, co się dzieje. Przepraszam, że tak powiem, media events plenerzy chcą, żeby było parę obrazków na migawkę, która trwa 2-3 minuty w wiadomości. Klip wyborczy da się z tego zrobić. Oczywiście, więc w tym sensie udało się. Pytanie, czy był sens robić tej demonstracji, ale to już jest do narodowców, ale no, w jakimś sensie do całej prawicy, no bo numery, które są w czasie ich demonstracji, idą na konto całej prawicy. Przepraszam, a PiS postąpiło słusznie, przenosząc te swoje obchody do Krakowa. I tak, i nie, jak to powiedział Lech Wałęsa. Słusznie w tym sensie, że nie mogło już jak gdyby wiedziało i się sprawdziło, że będzie zadyma, a niesłusznie w tym sensie, że ludzie na prawicy, którzy niekoniecznie chcą się bić, w Warszawie nie mieli tego dnia co z sobą zrobić i poszli w dużej mierze, jak zauważyłem, na ten pochód, bo tam przecież, no mówiąc, używając takiego slangowego, się normalsi stanowili przynajmniej 60% tej grupy. Ostatnie słowo, Wojtek, zmieniamy temat. No, jest bardzo prosta formuła, wystarczy zamiast marszu zrobić wiec, żeby nie przechodziło 100 tysięcy ludzi przez miasto i nie czyhały na nich pokusy z każdej strony, a tu skład, a tu tęcza, a tu ruska ambasada, a tu za chwilę coś innego. Gdyby zamiast tego 100 tysięcy ludzi stało na placu Konstytucji i odbyłby tam się koncert, spotkanie takie czy inne. No ale wtedy nie byłoby tego efektu, który chcą narodowcy, że... No, co, że coś budować za coś, przy okazji siłę swojego ruchu. Coś za coś. Jeśli... Ja muszę zdanie odrębne zgłosić, słuchajcie, bo moim zdaniem to jest tak, że to była prowokacja z jednej strony, bo ja nie wierzę w to, żeby policja była do tego stopnia nieudolna, żeby nie mogła zapanować nad takimi zadymiarzami. Z drugiej strony też ci narodowcy tutaj, też masz dużo racji w tym, przyjechali między innymi po to, żeby właśnie podnieść to nawet nie narodowcy, Jacku, tylko no przyjechało sporo ludzi z całej Polski, mówimy, którzy tam sobie po prostu chcieli narozrabiać. Teraz mamy te pokazowe procesy. A też ten margines niestety ruchu kibicowskiego. Teraz jest dyskusja, czy to jest pytanie, główna czy, część. Pytanie, czy to jest rzeczywiście tak ruch kibicowski, bo ja bym tego jednak nie upożył. No nie, no jednak no, te szaliki były widać. Nie, chuligani utożsamiają się i z klubami sportowymi, dobrze, i z ruchem narodowym, dobrze, no. I ze skrajną lewicą. Dobrze, wszędzie są chuligani. No są oburzeni, no dobrze, no tylko, że nie da się tego oddzielić od... No nie da się. Od ruchu kibicowskiego, no nie da się. No nie da się, tak samo się nie da tego oddzielić od młodzieży w gimnazjach, tak samo się tego nie da oddzielić od skrajnej lewicy, od krytyki politycznej i tak dalej. Chuligani i elementy skrajne są w każdej jednej grupie społecznej. Ja się nie zgadzam. Mądrego na to nie ma. Rozmawiajmy spokojnie o takim temacie jak na przykład kultura. A, przy okazji chciałem, Lech Wałęsa wspomniałeś, pogratulować tego, jak się sprzedaje książka, bo słyszałem, że bardzo dobrze. No, dziękuję. Ale nie o książkę będę pytał. Rozumiem, że odbyło się referendum w Warszawie, które Hanna Gronkiewicz-Waltz, jak wszyscy wiemy, bohatersko przetrwała. I chyba z tej okazji oddała do użytku za 4 miliony złotych usytuowany niedaleko Mostu Poniatowskiego szalet. Za 4 miliony złotych wybudowali szalet. Jeszcze się z ciekawostek w tym mieście wydarzyło coś takiego, że nieoczekiwaną zdaje się dymisję mieliśmy takiego jegomościa, który odpowiadał za estetykę chyba, tak? Pan Grzegorz Piątek. To w ogóle jest bardzo ciekawe, nawet padło już sformułowanie, że Hanna Gronkiewicz-Waltz odchodzi od zdobyczy października, że przypomnę postgomułkowską prasę. I że
rzeczywiście pan z ratusza, który miał się zajmować estetyką miasta, miał walczyć z banerami, miał walczyć z tymi wielkoformatowymi reklamami, które szpecą całe miasto, stwierdził po miesiącu chyba urzędowania, czy chwilkę dłużej, że on jest bezradny, że nikt go nie słucha, że on nie ma zamiaru być listkiem figowym. A tu, jak się okazuje, człowiek... Dość... Tak, trzeba pogratulować odwagi. Odwagi, no tak. No, mógł twierdzić, że, tak, będzie, że będzie siedzieć. W tle czają się oczywiście pieniądze, no bo te banery to są duże pieniądze. I teraz, jeżeli te banery wiszą bezkarnie, no to znaczy, że ktoś ma z tego korzyść. I teraz, jeżeli pan Wojtek Piątek odchodzi, to znaczy, Grzegorz. Że... Grzegorz. To znaczy, że te interesy i te pieniądze są silniejsze niż on. Co zresztą pokazuje, jak za tą fasadą Europejczyków, którzy budują miasto na miarę XXI wieku, wyłażą rozmaici hochsztaplerzy, którzy po prostu czesą czarne imię zupełnie banalną kapuchę. A skoro lemingi uratowały panią Hanię, no to dawaj, hulaj dusza, piekła nie ma, dalej robimy. Ale to nieprawdopodobne. Tak miesiąc nie minął i już... Cóż. Byłem w Budapeszcie w zeszłym miesiącu i pierwsze, co nas uderzyło, to, że tam w ogóle nie ma reklamy wielkopowierzchniowej i te wszystkie fasady kamienic są... No ja nawet jeśli nie odnowione, to widoczne, można się tam temu pozachwycać. Przyjechaliśmy do podwarszawskiego Modlina, byliśmy skądinąd pierwszymi pasażerami, którzy tam wylądowali po oddaniu lotniska i na pierwszym skrzyżowaniu było banerów 7, bo policzyliśmy specjalnie. Już na pierwszym skrzyżowaniu, jak się wyjeżdża z Modlina, jest 7 reklam wielkoformatowych. W prawo dywany, w lewo wyprzedaż czegoś, tam wanna, za chwilę jeszcze coś innego. No i rzeczywiście to jest duży problem. Przysłuchiwałem się audycji chyba w RDC na ten temat, gdzie wypowiadali się i warszawianiści, i ludzie, którzy tutaj są, działają w organizacjach społecznych, że to jest taki horror, i nic z tym nie można zrobić, bo rzeczywiście chcą lobbyć za tym, a pan właściciel kamienicy jeden czy drugi powie, no tak, ale ja prowadzę remont. No, to jest jego prawo, tak. I pod tą wielką płachtą postawi pana z młotkiem, który będzie tego... pukał przez 5 lat. Fajnie, że o tym mówisz, bo my się do tego przyzwyczajamy, no bo chodzimy po tym mieście i człowiek tego już nie zauważa. To jest właśnie, to jest... sowiecka gęba Platformy. Stępiono nam wrażliwość, tak, estetykę. Znaczy, to jest to, co trzeba wyjechać do innego kraju, żeby to zauważyć, prawda? Że wartości niematerialne, jak ład estetyczny miasta, giną w sytuacji, kiedy... To jest tak samo, jak w Polsce nie ma autostrad, prawda? Znaczy mało jest. No to są właśnie takie objawy, że coś jest nie tak. I może zapłakana pani Szczepkowska ogłaszać, że proszę skończyło, państwa, skończyła się czwarta RP i w ogóle od dzisiaj przestaliśmy się bać, a potem wyłazi ten, że tak powiem, trzecioświatowy klimat. My się nie specjalizujemy w budowie autostrad, tylko w budowie tych ekranów, moim zdaniem. Dlatego nie ma autostrad. Coś jeszcze w tym tygodniu się ciekawego wydarzyło? Zostaje VAT 23%. Tak, przeszło to bez echa, zupełnie niezauważone. 23% miało zniknąć pod koniec tego roku. Wszyscy dyskutują o spalonej budce, a VAT przechodzi sobie gdzieś opłotkami, prawda? No tak jest, tak jest kółko. Minister Sienkiewicz wykazuje w najlepszym przypadku indolencję, w najgorszym działa tak, żeby doszło do ekscesów, a wszyscy potem dyskutują w jakim stopniu. Gdyby to nie było dogadane z Tuskiem, to on by nie miał takiego dobrego samopoczucia. No nie wierzę w to naprawdę. Tuskowi odpowiada taka grupa ludzi, która prezentuje, jest takimi jego zagończykami. To można zobaczyć w czasie obrad sejmowych. Ci faworyci wchodzą na trybunę i obrażają PiS, prawda? Mówisz o procederze spuszczania Stefana, tak? To jest Rostowski, to jest Sikorski, teraz w tą rolę wchodzi Sienkiewicz. Oni mają taką licencję na obrażanie, a w zamian są klepani i mówieni, ho, nieźle tam dałeś tym pisiorom w kupę. Warto pamiętać jeszcze jednym, bo jeśli mówimy o zagończykach, to złoty chłopiec Donalda Tuska, pan minister Nowak, prawdopodobnie będzie miał cofnięty immunitet.
za sprawę zegarków, więc zobaczymy, co z nim. Ale ciekawe, bo ja już tak przeglądam Gazetę Wyborczą, tak jak musieli przed wojną przeglądać prawdę. To znaczy, jeśli na przykład w Prawdzie ukazywał się tekst o zaniedbaniach pracy Komisariatu Poczty i Telegrafów, to znaczy, że było wiadomo, że już wszyscy przychodzili do Narodowego Komisarza i mówili: słuchaj, ale tam oddaj te 100 rubli, co mi pożyczyłeś, bo nie wiadomo, jak z tobą będzie. I dzisiaj otwieram Gazetę Wyborczą, jest taki tekst z posłem PO z Dolnego Śląska, który wygłasza opinię, że na mój gust, mówi ten pan poseł, Schetyna na zjeździe nie utrzyma funkcji wiceszefa Platformy, a i podejrzewam, że nie będzie członkiem rządu. No i tak właśnie czytam i tak zastanawiam się, jaką Gazeta Wyborcza pełni. Bo rozumiem, że te czytają to szeregowi platformersi i mówią, że no, Grzegorz chyba leci, bo w Wyborczy jest duży artykuł, że nawet nie dostanie w rządzie nic, a nawet jak gdzieś wyczytałem już chyba plotki, że dostanie luksusową emeryturę w postaci mandatu biorącego do Europarlamentu, też już się rozwiał, więc tak naprawdę chyba jak Grzegorz Schetyna założy skup butelek i makulatury, to jeszcze niech nie będzie pewny, czy nie przyjdzie kontrola skarbowa. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie. Wojtek Mucha, Piotr Semka, kłaniamy się państwu, życzymy miłego przyjęci losem Grzegorza Schetyny, oczywiście. Pozdrawiamy.